Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na celowniku jest nasz cały współpracownik w temacie Chin, dr Stanisław Niewiński. Witam Cię, Stanisławie, serdecznie. Witaj, Arturze. Dobry wieczór, bądź dzień dobry Państwu. Doktor Stanisław Niewiński, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu, prezes Instytutu Spraw Zagranicznych Kolegium Nobilium Opoliense, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego. Stanisławie, no, niezliczony już nasz wspólny odcinek, oczywiście to nie jest jakaś ogromna liczba, ale no nastawiliśmy się na pewnego rodzaju współpracę. Współpracę w temacie Chin, no ale Chin samych sobie nie ma co interpretować, byłoby to trochę, nie chcę powiedzieć, że bez sensu, ale obraz byłby niepełny. W naszej ostatniej rozmowie, tak naprawdę, umawialiśmy się, że spotkamy się znowu w temacie, który wtedy jeszcze się nie odbył, bo byliśmy w przededniu i to dosłownie, a dzisiaj już właśnie na ten temat możemy porozmawiać. W ramach szczytu APEC spotkali się Xi z Bidenem. Co dzisiaj, już z perspektywy tak naprawdę paru dobrych dni możemy na ten temat powiedzieć, czego jesteśmy pewni o może w ten sposób. No podczas naszego ostatniego spotkania zastanawialiśmy się, jaki będzie wynik spotkania obu przywódców, no i myślę, że w dużej mierze to, co sobie pod kątem tego spotkania zakładaliśmy, w znacznej mierze się spełniło. No przede wszystkim to spotkanie pod żadnym względem nie ma charakteru przełomowego. Takowego charakteru mieć zresztą nie mogło, ponieważ Ameryka i Chiny no, rywalizują z powodu, bym tak powiedział, no, pewnych strukturalnych różnic w postrzeganiu własnych interesów narodowych. Racje stanu obu tych państw są po prostu całkowicie rozbieżne i tutaj no, żadnego przełomu w ich relacjach być, być nie może. Takie spotkanie no, nie mogło tak naprawdę. Zmienić no, antagonistycznego, tak naprawdę char charakteru relacji obu mocarstw. Natomiast jednak no, udało im się zawrzeć porozumienia w kilku powiedzmy pomniejszych sprawach i co też jest myślę tutaj istotne, no, oba te państwa, chociaż mają świadomość tego, że rywalizują i rywalizować będą, to jednak chcą, aby relacje obu mocarstw miały w jakimś tam mierze stabilny charakter. Na no, jakich kwestiach oba te się porozumiały? No, przede wszystkim tutaj no, wydaje się, że zawarto pewną zgodę w kwestiach klimatycznych, zarówno w Waszyngtonie, jak i w Pekinie no, zdają się zdawać sobie sprawę, na to, sprawę z tego, że no, ocieplenie klimatu w przyszłości może mieć bardzo katastrofalne skutki dla sytuacji na Ziemi, i zarówno Waszyngton, jak i Pekin no, chcą podejmować tutaj pewne działania, aby tą prawda, emisję Dwutlenku węgla ograniczyć. To jest jedna kwestia. Drugie zagadnienie dotyczy kooperacji, znaczy kooperacja to jest może zło, złe słowo stosunków sił zbrojnych obu państw. Mianowicie tutaj postanowiono przywrócić pewne kontakty pomiędzy armią amerykańską a chińską, armią ludowo-wyzwoleńczą, co ma po prostu no, służyć takiemu, no pewne zatargi pomiędzy obu państwami, no, nie wyrwały się spod kontroli. A trzecia i ostatnia kwestia, o której warto powiedzieć, to jest kwestia Importu narkotyków z Chin do Stanów Zjednoczonych. Ten narkotyk to się Fentynol bodajże nazywa. No, jest to ostatnio bardzo duży problem społeczny w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj no, Chiny zobowiązały się do tego, że będą walczyć z producentami tego narkotyku na swoim terenie. No więc tak w dużej mierze wygląda ta sytuacja. No nie ma przełomu, tego przełomu być nie mogło. Stany Zjednoczone i Chiny będą dalej ze sobą rywalizować. Natomiast jednak no, chcą, aby te, te relacje miały w jakiejś mierze jednak stabilny charakter, aby nie wyrwały się spod kontroli. No i wydaje mi się, i to już jest moja, że tak powiem, pewna prognoza, że w przeciągu tych najbliższych no, kilku miesięcy no, może, możemy liczyć się z tym, że, że powiedzmy te stosunki nie będą się jakoś zaogniać, no przynajmniej do czasu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Drugi Stanisław, ja sobie pozwolę. Na pewnego rodzaju ucieczkę w dwa wątki, o których wspomniałeś, które bardzo mnie... Jasne, proszę. ...nie powiem zainteresowały, zanim wrócimy do naszego głównego tematu. Powiedziałeś między innymi o kontaktach, nazwijmy to militarnych, a tak naprawdę pomiędzy obiema armiami, tak? czyli tą amerykańską i, i chińską, i powiedziałeś o narkotykach. To ja mam takie szybkie przemyślenia. Pierwsze, no nasuwa mi się to, że uruchomienie, czy raczej wzmocnienie... Tychże kontaktów na, na szczeblu wojskowym, no mnie jednoznacznie kojarzy się z tym, co do pewnego momentu tak naprawdę działało pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, tak? Bo to nie jest kwestia tylko Syrii, ale myślę, że ten przykład jest taki najbardziej ewidentny, gdzie obie armie zdecydowanie po dwóch stronach, nie, nie chcę powiedzieć, że frontu, ale pewnej sceny, potrafiły na tyle wzajemnie się uprzedzać, właśnie o pewnych operacjach, działaniach, zamiarach, żeby właśnie, tak jak powiedziałeś, do, do takich sytuacji. Dochodziło. To będzie pierwsze z takich podpytań przypilnuję, żeby ci nic nie uciekło, czyli czy coś więcej tak naprawdę wiemy na ten temat, bo osobiście przyznam, ten wątek całkowicie mi uciekł i o tym nie słyszałem. Druga kwestia tych narkotyków. No możemy chyba niestety przyjąć, że praktycznie jest więcej niż pewne, że chińskie władze tak naprawdę o tym wiedzą. Być może nawet i trzymają w tym rękę bądź po prostu z tego czerpią zyski. Zyski i korzyści są różne. No, osłabianie amerykańskiego społeczeństwa, działanie na jego niekorzyść na pewno w interesie Chin będzie. Dwa, no, służby specjalne też mają swoje najróżniejsze, nazwę to tak, udziały w różnych akcjach, tak. Są Chińczycy, nie tylko oni zresztą, obecni w Polsce, w różnych branżach i wiadomo, że tak naprawdę też właśnie służby, między innymi chińskie, też próbują co nieco finansować właśnie przez to, że. W pewien sposób, brzydko ale konkretnie się wyrażę, łapę na tym czym ją. Czy w tym temacie też narkotyków też coś głębiej wiemy? Bo te dwa, te dwa wątki bardzo mocno mnie zafascynowały i chciałem Cię o to zapytać, tak jak powiedziałem, zanim wrócimy do, do tego naszego najważniejszego tematu. To jest kwestia wojska. No zagadnie tych kontaktów na szczeblu wojsk wojskowym, no oczywiście ono jest takie dosyć mgliste, zbyt wielu szczegółów na dzień dzisiejszy nie wiemy. Natomiast można tutaj pewnymi kwestiami się sugerować. Mamy przecież Morze Południowo-Chińskie, mamy Cieśninę Tajwańską, mamy wyspy Senkaku i Diaoyi. No, we wszystkich tych obszarach armia amerykańska jest w większym bądź mniejszym stopniu obecna i z pewnością podjęto decyzję o tym, aby te kontakty jakoś tak zidentyfikować, no, aby w tych rejonach nie doszło do czegoś. Niebezpiecznego. Mamy tam obecność chińskiej marynarki wojennej, mamy obecność chińskiego lotnictwa, mamy obecność US Navy, amerykańskich sił powietrznych. No i istnieje niebezpieczeństwo, że mogłoby dojść do jakiegoś incydentu, który mógłby mieć bardzo, bardzo przykre konsekwencje. Zresztą w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach mieliśmy już jakieś takie, takie sytuacje, że na przykład okręty amerykańskie i chińskie. Pojawiały się bardzo blisko, bardzo blisko siebie, podobnie miało, było do czynienia z samolotami. Tak? I to raczej takim sytuacjom ma to właśnie zapobiegać w większym bądź mniejszym stopniu. Natomiast co do tutaj kwestii produkcji narkotyków, biorąc pod uwagę, jakim państwem jest Chińska Republika Ludowa, jest to państwo autorytarne, Oczywiście mamy tam do czynienia z przestępczością, i czasem ta przestępczość jest w jakimś tam stopniu tolerowana, na przykład przez władze, z różnych, z różnych przyczyn i z różnych powodów. No, ja również stoję na takim stanowisku, że chińskie władze najpewniej posiadają wiedzę, kto i gdzie tego typu narkotyki produkuje. Rozumiem, wystarczy, możemy tym samym wracać do tego naszego głównego tematu. I tutaj w pewien sposób, jakby potwierdziłeś, to, co też sobie właśnie myślałem w trakcie kolejnej Twojej wypowiedzi, bo powiedziałeś, że mało szczegółów w aspekcie tej współpracy militarnej. I tak przypomniała mi się ta nasza poprzednia rozmowa. Znaczy, mało szczegółów, no powiem Ci tak, komunikaty, które pojawiły się po tym, szczegół, po tym, po tym spotkaniu, mówiły, że tam po prostu na poszczególnych szczeblach siły zbrojne obu państw mają po prostu zintensyfikować między sobą kontakty. Ale można powiedzieć, że jakość czy obszerność Szodrość tego przekazu była mniej no więcej. Nie jest zbyt sam... duża i nikt się chyba nie spodziewał. No właśnie, bo ten przekaz był bardzo ogólny. Właściwie powiem szczerze, w jakiś sposób czułem się zawiedziony. Może też miałem za duże nadzieje. Nie wiem jak ty tak naprawdę. No ja się akurat plus minus czegoś takiego spodziewałem. No właśnie, bo właściwie potwierdzono to, o czym wiedzieliśmy wcześniej. Obie strony twierdzą, że owszem, świat jest, globie, jest dla nich trochę za mały, no ale jakoś się tam muszą wspólnie pomieścić. Jest ta wzajemna świadomość, trochę wymuszona akceptacja, no ale <grych> chyba stało się to, czego się nie wiem, czy do końca spodziewaliśmy, czy nie, bo chyba jako nieliczni, nie chcę powiedzieć, że jako jedyni, no bo całego internetu, jak czeknoryzm, nie przeczytałem, nie przesłuchałem i nie obejrzałem, ale mówiąc całkowicie poważnie, Temat Bliskiego Wschodu poruszaliśmy wtedy naprawdę chyba jako nieliczni, w aspekcie tego spotkania. I w komunikacie późniejszym też nic nie było. No nie chce się wierzyć, tak naprawdę, że ten temat był nieporuszany. Z pewnością rozmawiano o kwestii Bliskiego Wschodu, o sporach pomiędzy Izraelem i, i Hamasem. Z pewnością pojawił się temat rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Na pewno rozmawiano o tych, o tych zagadnieniach. No ale wiesz, być może nie osiągnięto tutaj jakiegoś porozumienia. Ewentualnie będą to tematy jeszcze podejmowane na kolejnych spotkaniach. Być może w takim już. Gronie instytucji i ludzi bardziej związanych z poszczególnymi odcinkami polityki w obu krajach. A być może porozumiano się w pewnych kwestiach, ale po prostu z szeregu przyczyn, zarówno Chińczycy, jak i Amerykanie nie chcą o tym mówić głośno. Myślę, że taką wersję tak naprawdę należałoby przyjąć. Stasiu, bo przed spotkaniem jeszcze. Kiedy zastanawialiśmy się, które, które wątki poruszyć, które będą najważniejsze, mogą być najbardziej atrakcyjne dla odbiorcy, poruszyłem temat najróżniejszych raportów, które się pojawiły. Ja ich teraz przytaczać dokładnie nie będę. Kto jest ciekawy, myślę, że będzie miał małe zadanie i je znajdzie, bo jak Ci zasugerowałem, te raporty w pewien sposób. Były sprzeczne, nie muszą się wykluczać, ale pewne sprzeczności jakby się pojawiają, bo z jednej strony mówi się w tych raportach, zwłaszcza w relacjach amerykańsko-chińskich, że rola Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle po prostu Stanów Zjednoczonych, mocno słabnie. Z drugiej strony w innych raportach mocno się też podnosi, że gospodarka i również rola chińska także słabnie. To oczywiście wzajemnie nie musi się wykluczać, bo, bo może tak być, ale miałem wrażenie, że te najróżniejsze raporty no, mogły być takimi, które miałyby coś sugerować. I pytanie, czy to bardziej były operacje informacyjne skierowane na ogół najróżniejszych społeczeństw na różnych kontynentach, czy bardziej właśnie psychologiczne, aby dotrzeć do decydentów, żeby im trochę, że tak się wyrażę, zamieszać w głowach? No, bo nie będziemy się pod kątem ekonomii na pewno zagłębiać, tak, jeśli chodzi, zarówno i Stany Zjednoczone, jak i o, o Chiny, no ale we wzajemnych relacjach pewne rzeczy, no chyba widać, i nie tyle spotkanie, co to, o czym wszystkim rozmawiamy. No można pewne wnioski powyciągać, jak ty w ogóle patrzysz, i zarówno na temat właśnie pojawiających się tych raportów, i te czasem sam podniosłeś poza anteną, że to może ktoś też tak naprawdę szuka atencji sensacji jakiejś taniej, czy żeby po prostu się nim zainteresować? Znaczy wiesz, Arturze, ja przede wszystkim po pierwsze o tych dokumentach, o których tutaj wspominasz, no ja miałbym duże opory, żeby nazywać je raportami. Bardziej to jest różnego typu forma publicystyki i myślę, że tak należy, ją, tak należy ją traktować. Wiesz, często gdy ktoś podnosi w internecie czy szerzej w mediach tego typu hasła, typu na przykład, że Stany Zjednoczone się kończą, tak? Albo, że za chwilę Chiny upadną, no to, to są takie treści wiesz, robione w dużej mierze właśnie pod kątem osiągnięcia jakiegoś typu, jakiegoś typu atencji, tak? To są takie bardzo ostre, jak to się dzisiaj ładnie mówi, takie bardzo krawędziowe tezy, które przyciągają oczy, przyciągają pewną publiczność, która słucha takie materiały, czyta je. Natomiast, do wiesz, z rzeczywistością, to może nie, że one nie mają zupełnie nic wspólnego, ale przekazują niezwykle i bardzo uproszczony tak naprawdę obraz rzeczywistości. A wchodząc już bardziej w szczegóły, no weźmy sobie tutaj no, te hasła o upadku Stanów Zjednoczonych. No wiesz, hasła o upadku Stanów Zjednoczonych, no to można spotkać gdzieś przynajmniej tak naprawdę od końca interwencji amerykańskiej w Wietnamie na początku lat 70. I potem. Przy okazji różnych tam większych, poćmniejszych mniejszych porażek międzynarodowych Stanów Zjednoczonych, no to się poruszało takie tematy, że no to Stany Zjednoczone jak Imperium Zachodnio-Rzymskie upada. No a więc rzeczywistość jest taka, że oczywiście, jakbyśmy wzięli Stany Zjednoczone i ich miejsce na arenie międzynarodowej, Janno Domini 2023 i porównali je. Na przykład z pikiem amerykańskiej potęgi w latach 90. czy na początku lat 2000., no to rzeczywiście można zauważyć, że dzisiaj no, te wpływy amerykańskie w jakimś tam stopniu się zmniejszyły. Ameryka mogła dokonać inwazji w Iraku w roku 2003 i absolutnie nie oglądać się na ONZ, absolutnie nie oglądać się na państwa europejskie, na Chiny, na Rosję i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj. Czy to Barack Obama, czy to Donald Trump, czy to Joe Biden, no nie podjąłby się już takiej, takiej, takiej operacji z, z wielu przyczyn. No można z tego wyciągnąć wniosek, że Stany Zjednoczone i ich pozycja na arenie międzynarodowej w jakimś tam stopniu osłabła, co nie zmienia w niczym faktu, że nadal to jest najpotężniejsze mocarstwo na świecie i w moim przekonaniu jeszcze przez niemały czas takowym będzie. Tak? A przechodząc do drugiego tematu i Chin, no to. Wiesz, Arturze, myśmy to wielokrotnie też już, też żeśmy to już wielokrotnie podejmowali tutaj na łamach naszego, tego naszego podcastu. Współcześnie Chiny mierzą się rzeczywiście z bardzo wieloma wyzwaniami w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem po pierwsze kryzysu na rynku nieruchomości, po drugie starzenia się społeczeństwa, po trzecie tego, że ten model rozwojowy chiński. No, od lat KPH próbuje, próbuje zmienić i wychodzi im to powiedzmy z różnym, z różnym szczęściem. To są bardzo poważne problemy. Tylko, że tak z drugiej, strony, z drugiej strony mówiąc, no to tak, ja się Chinami zajmuję gdzieś przynajmniej od moich studiów licencjackich, to już będzie z kilkanaście lat. Ja co roku się stykałem z takimi tezami, że jeszcze trochę i ta. I ta chińska gospodarka upadnie, a to miał do, tego kryzysu, miał, miał do tego upadku doprowadzić kryzys światowy z roku 2008, a miał do tego kryzysu doprowadzić bańka giełdowa z roku bodajże 2015, a potem wojna handlowa z Ameryką, a potem miał do tego COVID doprowadzić. No a te Chiny no, cały czas stoją, ta ich gospodarka się rozwija. Oczywiście ona nie rozwija się już w takim tempie, jakim rozwijała się kilkanaście lat temu. Wzrost gospodarczy na poziomie tam 9-10% to już jest historia i on nie wróci, nie wróci z wielu przyczyn, przede wszystkim dlatego, że ta gospodarka jest znacznie większa niż była kilkanaście lat temu i po prostu nie da się już ją żyłować na takim poziomie. I naturalnie Chiny mają dzisiaj wiele problemów. Sam się zastanawiam nad tym, czy przypadkiem no tym razem... Ilość tych problemów nie nagromadziła się już na tyle poważnie, że skutki tego mogą być dużo bardziej turbulentne niż do tej pory. Tym bardziej, że coś w tym, o czym też często tutaj mówiłem, coś też w tym moim zdaniem no modelu politycznym chińskim zaczyna zawodzić, że ten kierunek w jakim Chiny poszły, powrót do... Silniejszego autorytaryzmu, jedynowładztwa, no to może nie być i chyba nie jest też czymś, co może tutaj sprzyjać chińskiemu rozwojowi gospodarczemu. No Niemniej jednak, no należy być bardzo ostrożnym zestawieniem takich tez, że to już jest koniec, że Chiny, jako prawda, szybko rozwijające się państwo, jako prawda, globalne mocarstwo się się kończy. To jest zdecydowanie za wcześnie, żeby stawiać, stawiać takie tezy. A inna sprawa jest taka, że wiesz, no nawet jeśli to państwo. Zaliczy w najbliższych latach jakiś poważniejszy kryzys gospodarczy, no to przecież wcale nie znaczy, że to państwo się skończy. No, kryzysy przychodzą, trwają, z czasem kończą się i bywa, że mają, mają pozytywne skutki dla wielu, dla wielu sfer aktywności społeczno-gospodarczej. Stanisławie, podniosłeś wątpliwość, no ten leksem raport. Oczywiście ja użyłem tego sformułowania tylko i wyłącznie dlatego, że tak, ale to nie jest opisywane. zarzut do Ciebie, ja tak. Nie nie, nie, nie nie, o to mi chodzi. Tylko właśnie, czy to nie jest taki mały podstęp, bo ja trochę doprecyzuję może poprzednią wypowiedź, poprzednie pytanie, czy w takich opracowaniach właśnie widzisz inspiracje rządów i kierowanych ośrodków, takich bardzo szeroko pojmowanych, że tak z uśmiechem trochę powiem, bo samo podnoszenie nazwy jakiegoś opracowania. Do raportu i, i stawiania pewnych wniosków, bo to już nie chodzi nawet o tezy czy hipotezy, ale pewnych wniosków, no też może być próbą wywierania wpływu właśnie na, na obce rządy, na, na pewne środki decyzyjne, a nawet i na społeczeństwa w pojmowaniu pewnych procesów, które mają miejsce, a, a teraz odbywają się, bym powiedział, nawet w sposób, no trochę nagły i chyba nie taki, do jakiego byliśmy wcześniej przyzwyczajeni. Arturze, no to jest bardzo prawdopodobne, że powiedzmy pewne tezy podnoszone w tych opracowaniach nie są przypadkowe i mogą mieć, mogą, mogą być podnoszone w pewnym konkretnym celu. No zarówno niektórym kręg kręgom amerykańskim bardzo zależy na tym, aby no tutaj, prawda, deprecjonować osiągnięcia HRL. A innym ośrodkom amerykańskim wręcz przeciwnie, zależy na tym, żeby pokazywać Chiny jako państwo bardzo niebezpieczne. Tak? I takie publikacje też powstają, jest ich bardzo wiele. No i w drugą stronę, tak samo w Chinach. Są tworzone pewne publikacje, które mają pokazywać, że era prymatu amerykańskiego się kończy i teraz przyszedł moment na to, żeby no tutaj prawda, Chiny odgrywały większą rolę na arenie międzynarodowej. No Taką chociażby publikacją z taką tezą no to jest to słynne opracowanie, w którym pojawił się termin chiński sen. Tak? Ksi książka bodajże w 2010 roku wydana przez właśnie tego akademika i wojskowego chińskiego pułkownika Liu Mingfu. Tytuł, tytuł bodajże brzmiał, mogę to przekręcić. Najwyżej tutaj czytelnicy mnie, mnie skrytykują, że to był chyba kron, koniec prymatu amerykańskiego i miejsce Chin na arenie międzynarodowej. Coś mniej więcej tak ten tytuł brzmiał. Także no, jak najbardziej takie, takie opracowania bywają, pisane pod tezę i pisane z konkretnych powodów. Stanisławie, jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć, i być może, nawet bym powiedział, że mało prawdopodobne by tak nie było. Było to poruszane na, na spotkaniu tychże dwóch przywódców, bo podnosi się coś, o czego w sumie w pewien sposób się można było domyślać, że tak będzie. Rosja udawała, że tego nie widzi. Nieraz zresztą o tym mówiliśmy. No, Chińczycy na tyle sobie wypracowali pozycję we wzajemnych relacjach z Rosją, że te wszystkie inwestycje gazowe, infrastrukturalne itd., itd. No są dzisiaj już na tym etapie, że tak naprawdę Chińczycy zaczynają bardzo mocne warunki Rosji stawiać. I co ciekawe, do całego tego układu dołączyła Mongolia. No bo okazuje się, że pewnych inwestycji bez ich współpracy, bez ich zgód, bez ich terytorium zrobić za bardzo się nie da. No i Mongolczycy tutaj no, Mongolia dość mocno się strategicznie postawili. położona w pewnym sensie, tak, pomiędzy tymi dwoma gigantami. No i właśnie czy to też nie jest gdzieś efekt tychże rozmów? Możliwe, że i wcześniejszych jakichś kuluarowych, że Chińczycy zaczynają trochę się Rosją bawić? No wiesz, Arturze, tutaj to zagadnienie też wielokrotnie w ramach naszych podcastów podejmowaliśmy, że Rosja, decydując się na atak w stosunku do Ukrainy, no, poniosła rozliczne konsekwencje takiej, a nie innej decyzji. No, pierwszą z tych decyzji jest to, że zdecydowanie prawda, pogorszyły się relacje na linii Moskwa-Zachód, w tym Moskwa-Stany Zjednoczone. No, Władimir Putin próbował przez lata jakoś tak no, grać w tym trójkącie. Zachód, Chiny, z Rosją, właśnie próbował się jakoś pozycjonować pomiędzy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, no ale takie, a nie inne decyzje, które podjął w, w swojej polityce międzynarodowej, no właśnie z inwazją w Ukrainie na, na czele, no prowadzą do tego, że no on ma coraz większe trudności, aby, aby próbować tutaj się pozycjonować, stosunki z Zachodem mu się gwałtownie pogorszyły no i w dużej mierze no, no zostały mu te, te Chiny, te Chiny, które z jednej strony, no co nie jest specjalną tajemnicą, Rosję, Rosję wspierają, ale wystawiają im za to bardzo sowity rachunek. Tak. Znaczy, widać coś, co się w pewien sposób spełnia, bo nie tylko my przecież zakładaliśmy, że pewnymi inwestycjami, które patrząc z ekonomicznego punktu widzenia, niespecjalnie jakby Chinom się składają w całość, no tradycyjną dziurę w brzuchu gdzieś tam wierciliśmy, szukaliśmy właśnie dziury w całym i stwierdziliśmy, że to na pewno jest pewnego rodzaju podstęp, który wcześniej czy później będzie musiał trochę wyjść na światło dzienne. No bo skoro coś mi się nie składa finansowo, to znaczy, że będę oczekiwał innej korzyści. Czy to już jest faktycznie ten moment, że Chińczycy to będą wykorzystywali, czy może być tak, że Amerykanie nie chcą powiedzieć, że naciskali, bo wiesz, no trudno nam tak naprawdę nawet po tym spotkaniu powiedzieć, jak to z tym wzajemnym potencjałem i oddziaływaniem jest. Ale może poprosili, bo też nie możemy wykluczyć tak naprawdę, że w kwestiach Bliskiego Wschodu Amerykanie bardziej prosili i tym samym czym zapłacili, no być może znowu jakimiś ustępstwami, tak? Co też gdzieś zakładaliśmy w naszych poprzednich rozmowach, bo na Mongolia, okej, okay, można się zastanawiać, czy to jest całkowicie osobny temat, czy powiązany, ale jednak no, to jest ciekawe i to się chyba w pewien sposób spełnia, także inwestycje, Mogą być właśnie wykorzystywane, i przyszedł ten moment, kiedy Chiny mówią Rosji: OK, to teraz wam trochę. No nie chcę powiedzieć, że pokażemy miejsce w szeregu, bo to jeszcze może nie jest ten moment, ale już ma miejsce trochę udowadnianie, kto w tej parze jest faktycznie senior partnerem, a kto junior. Wiesz, Arturze, tutaj tak, no kto jest senior i junior partnerem w tym układzie, no to w dużej mierze było już wiadomo, ja myślę od, od dawna tak naprawdę. No te potencjały od kilkunastu lat, dwudziestu lat, one się już tak naprawdę, chyba nawet dwudziestu lat, one się już na różnych płaszczyznach nierównoważą, tylko jedna, jedna ze stron, no, że tak powiem, przeważała tutaj, tutaj dosyć mocno. Ten proces, o którym mówisz, takiej nazwijmy to chińskiej pułapki, to też on się nie zaczął wczoraj. Ja myślę, że takim no, dosyć istotnym elementem, który tutaj zapowiadał, że Rosja, próbując jakoś tak balansować, grając tą z tymi Chinami przeciwko Zachodowi, no, rozpoczyna dosyć niebezpieczną grę. To było już wiadome wiadomo, na przykład od chyba już od roku 2014, to wtedy Władimir Putin i Nisi podpisali tę umowę na budowę rociągu Siła Syberii. I Już wtedy było powszechnie wiadomo, że Chińczycy za, to, za, za, za ten projekt zdecydowanie przepłacili. To już wtedy były takie były komentarze na ten temat. A potem ten proces po prostu trwał dalej, taki się rozwijał. No i rosyjska inwazja przeciwko Ukrainie i wszystkie tego skutki, przede wszystkim ze stąpnięciem relacji z Zachodem na czele. No tylko tą tendencję tak naprawdę na dobrą sprawę pogłębiają. Stanisławie, a w kwestii Mongolii to zastanawiamy się nad tym, czy ona jakoś mocno jest powiązana z Chinami, robi to tak trochę na rzecz Chin, czy po prostu upatrzyła właśnie własny interes i próbuje no, też po prostu skorzystać na, na sytuacji, która no właśnie tak trochę spadła z nieba, czy została też przez Mongolię trochę wypracowana? Wiesz, Mongolia jest strategicznie i w dosyć specyficznym miejscu położona, ponieważ znajduje się pomiędzy Chinami i pomiędzy Rosją. No i ona jakoś próbuje balansować pomiędzy tymi państwami, no i po prostu stara się tutaj, prawda, korzystać z sytuacji. No a fakt, prawda, że przez jej terytorium przechodzą różnego typu inwestycje, na przykład o charakterze energetycznym, no to próbują Mongołowie z tego, z tego korzystać. A jak przewidujesz tak naprawdę dalszy jakby przebieg tej sytuacji całej i ze strony chińskiej, i może też mongolskiej, czy może nie wiem, powinniśmy się tak naprawdę tylko skupić na Chinach? Jak, jak to dalej względem Rosji według Ciebie będzie wyglądało? No bo to może pewne relacje zmienić, bo niejednokrotnie też się przecież zastanawialiśmy, czy agresja Rosji na Ukrainę nie miała być pewnego rodzaju sprawdzianem, czy świat sobie w pewien sposób poradzi? Aby Chiny mogły sobie zrobić no, swój, brzydko mówiąc, porządek z Tajwanem. Wiesz co? O tyle, o ile ja mogę coś powiedzieć o polityce zagranicznej Mongolii, a zaznaczam, nie jestem akurat w wypadku tego kraju żadnym ekspertem, to tutaj ta polityka zagraniczna tego kraju, można powiedzieć, koncentruje się na takich trzech kierunkach. Oczywiście są stosunki z Rosją i z Chinami, sąsiedzi w końcu. Ale zarazem Juan Bator też dosyć tutaj aktywnie rozwija swoje kontakty z Waszyngtonem. Tak? Więc w moim przekonaniu oni będą próbowali tę sytuację jak najbardziej dla siebie wyzyskać i starać się po prostu no, maksymalnie utrzymać tą swoją suwerenność. A w przypadku Mongolii tak naprawdę mówimy o interesach. Typowo takich finansowych, czy może też chodzić jednak o pewnego rodzaju awans, jeśli chodzi o relacje w stosunkach międzynarodowych? Tak już trochę. I, jedno i, o, drugie. I o jedno i o drugie. Okej, okay. a w przypadku samych Chin, jakby ponawiam poprzednie pytanie, to wydaje ci się, że, że właśnie Chiny stwierdzają, że inaczej robią mały krok, tak, na, na, tak naprawdę. Czy idą już w stronę tak na, no bardziej, jak to ładnie ująć, no jednak wykorzystania tej przewagi i nad Rosją i, i może jest tu jakiś ukryty układ ze Stanami Zjednoczonymi? Pod tym kątem bym chciał zapytać. Wiesz Artur, ja nie umiem ci odpowiedzieć na pytanie, czy tutaj jest jakiś układ ze Stanami Zjednoczonymi, bo musielibyśmy sobie przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, co obecnie amerykańskie elity przyszłościowo myślą w kontekście Rosji. No pamiętajmy o tym, że w ciągu poprzedniej dekady, a także wcześniej, no była wśród amerykańskiego establishmentu politycznego, militarnego, gospodarczego taka oto myśl, że może warto by tą Rosję wyłuskać z kooperacji z Chinami i jakoś, tak, prawda, no wspólnie próbować, prawda, stopować tą chińską ekspansję. Tak, no zarówno w kręgach partii republikańskiej, jak i demokratycznej no pojawiały się takie głosy. No, tylko pytanie jest dzisiaj takie, czy wciąż w Waszyngtonie te koła decydentów myślą jeszcze w ogóle w taki sposób? Część tutaj komentatorów, ja nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy, czy tak w istocie jest, czy też nie. Raczej bym powiedział, no wydaje się skłaniać w tym kierunku, że no ta Rosja dla, dla Ameryki jest tak czy siak już stracona. Tak? Że po prostu na tyle Moskwa się. Zbliżyła w ostatnich latach do Pekinu, że tutaj po prostu no, żadnego gambitu się zrobić już, już nie da, ale, ale ja nie wiem, jakie jest myślenie, nie mam pojęcia po prostu. Nie ma możliwości, prawda, pozyskać takich informacji. Myślę, że wielu z, nas, wielu z nas nie ma. A co do Chin, no to one będą wyzyskiwać swoją przewagę nad Rosją, będą starać się to państwo w coraz większym stopniu od siebie uzależnić. No to już jest pewien trend. Stasiu, nie ukrywam, że pytanie było trochę prowokacyjne, no bo, żeby pewne rzeczy wiedzieć, musielibyśmy być obecni no ja wiem, na spotkaniu liderów, ale oczywiście pytam też o pewne przemyślenia z analiz własnych, z analiz innych, że no pewne wnioski można powyciągać. A co do tego układu, o którym właściwie mówiłeś, to tak mi się teraz przypomniało, że przecież jakiś czas temu, parę dobrych lat, mówiło się o tym, że kiedyś. Miał, bądź nawet po cichu był zawiązywany układ pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją w kontrze do Chin. A tak no słuchaj, Artur. Takim oczywiście po cichu przykładem takiego, takiego porozumienia wielu komentowało w ten sposób szczyt NATO w Lizbonie w roku 2010. Czemu oczywiście. Publicznie nie padły te słowa, ale no w domyśle Amerykanie liczyli, że tutaj wyzyskają kooperację z Rosją przeciwko, przeciwko Chinom, tylko że to się potem z wielu przyczyn to upadło. Ale co jeszcze jest tym bardziej tak naprawdę w tym wszystkim interesujące, to to, że kiedyś mówiło się o tej to ładnie nazwać kooperacji kończę do Chin, ale czy dzisiaj trochę układ się nie odwrócił i czy to Chiny na różnych płaszczyznach platformach? Bo ja nie chcę powiedzieć, że całościowo bo na pewno bym przesadził. Ale czy Chińczycy z Amerykanami teraz nie zaczynają jednak w jakiś ten sposób, jak to ładnie mówisz, kooperować, ale właśnie w kontrze do Rosji? Tylko od razu rodzi się też pytanie dodatkowe: czy Chinom tak naprawdę do końca się opłaca aż tak bardzo Rosję osłabiać, czy nie lepiej trzymać i kontrolować ją na pewnym poziomie, aby po prostu mówiąc wprost, czerpać z niej zyski i na tych zasadach, które to Chiny narzucą, a Rosja niespecjalnie będzie mogła czy nie będzie miała tak naprawdę żadnych argumentów do, do pewnych pertraktacji, negocjacji, próby zmiany tychże warunków? Wiesz Arturze, to jest bardzo dobre pytanie. Ja raczej bym w takim kierunku nie szedł, natomiast z pewnością Amerykanie próbują od Chińczyków uzyskać jakąś formę płynięcia na Putina, aby on powiedzmy no był bardziej skłonny do... Do pójścia na jakiś, prawda, układ pokojowy w kontekście obecnego konfliktu. W tym sensie to jest bardzo prawdopodobne, no ale nie porównywałbym jednak tych dwóch sytuacji. Przede wszystkim dlatego, że powiem tak: no na ogół działa to na takiej zasadzie, że dane mocarstwo rywalizujące szuka tego słabszego, aby przystopować silniejszego, tak? A tutaj mamy do czynienia z dwoma wielkimi, silnymi, silnymi państwami. No i obok jest ta słabsza Rosja, która jest przy tym agresywna. No to tak trochę. No może ja się mylę, ale ja bym tutaj jednak analogii nie poszukiwał. To, to są rzeczy do pewnego stopnia. Oczywiście pewne podobieństwa można znaleźć, ale to są jednak różne sytuacje. To jest moje oczywiście zdanie. Wiesz, no tak jak była zimna wojna, Stany Zjednoczone dogadały się z Chinami, Mao i Denga, dużymi, ale biednymi, po to, aby podcinać swojego głównego przeciwnika, czyli Związek Radziecki, nie? Rodzi się z tego kolejne pytanie, tak naprawdę. O jakim tworze, układzie my tak naprawdę rozmawiamy? Czy my, aby na pewno rozmawiamy o parze, czy rozmawiamy o pewnych bilateralnych relacjach, czy w tej grze mamy tylko tych dwóch największych graczy, czy powinniśmy mówić o trójkącie, bo jednak Rosja słaba, słabsza, mocniejsza momentami. Odgrywa w tym wszystkim jakiś układ? Czy być może cały ten układ jest de facto jednak trochę większy i czy my kogoś pomijamy w tych Nie, naszych no, rozważaniach? Zde zdecydowanie jest dużo większy. Oczywiście no, najczęściej mówimy o Stanach Zjednoczonych i o Chinach, no bo to rywalizacja tych dwóch państw w największym stopniu nadaje ton dzisiejszym relacjom międzynarodowym, ale oczywiście tych graczy jest dużo więcej. Jest Rosja jak najbardziej. No mamy, mamy Unię Europejską, która prawdopodobnie będzie się w najbliższych latach próbowała bardziej centralizować. I oczywiście tym motorem, powiedzmy, mocarstwowym tego tworu są Niemcy i, Niemcy i Francja. Tak? No, pamiętajmy, Francja ma, ma bombę atomową, jest potęgą militarną. Mamy Indię, tak. Wschodzące mocarstwo. Od tego roku już najludniejszy kraj świata z dynamicznie się rozwijającą gospodarką. Mamy Japonię, tak która jest bardzo ważnym mocarstwem, państwem się remilitaryzującym od lat, tak. I mamy całą resztę pozostałych graczy, tak, których można by wymieniać, wymieniać i wymieniać, tak. To jest znacznie bardziej rozbudowany zbiór. Tylko mówisz, Stanisławia, tak naprawdę o tej takiej globalnej, tej geolidze, tak to nazwijmy. A pytam o, o podmiot, czy jest jakiś, który właśnie, zwłaszcza w tych relacjach, USA, Chiny i być może Rosja odgrywa jakąś rolę, a, a o nim gdzieś tam zapominamy, albo dzieje się to w pewien sposób po cichu, a być może coś widać. Gdybam, nie stwierdzam, nie podpuszczam, nie mam informacji, pytam Ciebie jako osobę, która, która w temacie, zwłaszcza chińskim, mocno siedzi. Naturalnie, jak mówimy o rywalizacji amerykańsko-chińskiej, no to yy, nie możemy zapominać o tym, że w cieniu tej rywalizacji jest cała tak naprawdę paleta państw w zależności tak naprawdę od regionu, w którym interesy obu tych mocarstw się, się zderzają tak no bo jeśli mówimy o Azji Wschodniej no to siłą rzeczy będzie tam Korea Północna, Korea Południowa, będzie Japonia, będzie Tajwan. Jak będziemy mówili o Azji Południowo-Wschodniej, no to będziemy mieli no, całą tak naprawdę paletę paletę krajów ASEANu. No, które znajdują się trochę w takim, w, taki, w takim rozkroku, próbują zbudować swoje relacje i z Chinami, i ze Stanami Zjednoczonymi, w niektórych wypadkach to idzie w jednym kierunku, czasem idzie w innym. No, w basenie Oceanu Indyjskiego no to mamy właśnie te Indie tak naprawdę i od tego po czyjej stronie one się opowiedzą w tej rywalizacji, no to ta strona dostanie ogromny boost potencjałowy. No ostatnio mówiliśmy sobie o Bliskim Wschodzie no i tam mamy przecież Iran i mamy Arabię Saudyjską, mamy Turcję, mamy Izrael, mamy Egipt. Także tych państw, które tutaj się jakoś w cieniu tej rywalizacji znajdują jest naprawdę bardzo wiele. Stanisławie, a tak na koniec, bo obiecywaliśmy już poprzednio, że będziemy rozmawiać w jednym z najbliższych spotkań na temat Tajwanu. I, I musimy to... to w końcu zrobić. Tak i to w całym odcinku tak naprawdę. Zwłaszcza, że już taki Półoficjalny odzew jest bardzo pozytywny, i z tego co wiem, nie jedna osoba na to czeka. Ale żeby tak troszeczkę poechtać, zachęcić do tego, aby odsłuchać naszej kolejnej rozmowy, jakbyś mógł dosłownie parę zdań powiedzieć, czy w ostatnim czasie coś w kwestii Tajwanu się zmieniło, coś cię może zaniepokoiło, coś zauważyłeś i, i powinniśmy już o tym wstępnie powiedzieć, tak, żeby naprawdę zachęcić naszych słuchaczy do odsłuchania kolejnego odcinka, który całe poświęcimy kwestii Tajwanu. Wiesz co, no w kwestii Tajwanu w ostatnim czasie nie zdarzyło się tak naprawdę nic nowego, no niemniej jednak to jest sprawa niesłychanie ważna, tak, ponieważ jeśli by Chinom udało się w jakiejś tam formie włączyć tą wyspę do swojej strefy wpływów, to otrzymają one na bardzo wielu płaszczyznach niezwykle i daleko idące wzmocnienie, tak, Dlatego kwestia tej wyspy jest tak szalenie ważna, jeśli mówimy tutaj chociażby o kwestii właśnie rywalizacji amerykańsko-chińskiej, tak? bo gdy Tajwan jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, no to domyka Chinom swobodny dostęp do Oceanu Spokojnego. W momencie, w którym ta wyspa znalazłaby się w jakiejś formie w chińskiej strefie wpływów, to Chińczycy otrzymują po pierwsze swobodny dostęp do oceanu, Spokojnego. Po drugie, włączają swoją strefę wpływu w wyspę, która jest niezwykle ważna na gospodarczej mapie świata, bo przedsiębiorstwa tajwańskie są, że tak powiem, w czołówce producentów różnego typu bardzo zaawansowanego sprzętu elektrotechnicznego, komputerowego itd. itd. Tym samym, szanowny Stanisławie, wydaje się wysoce prawdopodobne, że ten temat też na spotkaniu. Tychże dwóch dżentelmenów był poruszany, no wydaje się to wręcz niemożliwe, ale oczywiście w oficjalnym przekazie to się nie pojawiło. To jest oczywiste, że temat Tajwanu w tej rozmowie się pojawił, natomiast no, w sprawozdaniach obu dżentelmenów nie wspomniano o tym, ponieważ no, do żadnego porozumienia panowie nie doszli i nie mogli dojść, tak? bo tutaj ich interesy są też całkowicie i kompletnie rozbieżne. Na koniec, nie wiem, spróbujmy może pozytywnym akcentem, maczkowym, nie wiem, czy to się uda. Wydaje ci się, że faktycznie Stany Zjednoczone z Chinami mogą doprowadzić do tej sytuacji. Jak sami mówią, że ten świat trochę dla nich jest za mały, ale że no, muszą się wzajemnie dogadać, wyobrażasz sobie, może nie tyle współpracę, tak? bo, bo nie o to chodzi, ale funkcjonowanie w taki sposób, żeby tych wszystkich konfliktów, zgrzytów, nieporozumień mogących się przerodzić naprawdę poważne konsekwencje było jak najmniej? Wyobrażasz sobie taką sytuację? Znaczy wiesz że ja myślę, że wcale nie jest tak trudno jakiś pozytyw, pozytywny akcent, no bo jednak pojawiła tam się taka tematyka, że no należy te, te relacje jednak trzymać w jakiejś dosyć stabilnej formie. Ja bym może powiedział... Tak trochę no, próbując przełamać tą tej naszej dzisiejszej dyskusji, że jednak w ostatnich kilku latach, no mimo wszystko to się udawało. Tak, no naturalnie spierano się o kwestie gospodarcze, spierano się o kwestie technologiczne i spierać się będą, ale no, mimo wszystko było tam po obu stronach na tyle dużo pragmatyzmu i realizmu, że to się do tej pory nie wyrwało spod jakiejś kontroli, i myślę, że jest wbrew, prawda, niektórym tutaj komentatorom, że jest to jednak możliwe, że, że oba te państwa będą potrafiły to, tą swoją rywalizację jakoś tam kontrolować. Z jednej strony brzydko o takich tematach mówić, ale z drugiej no, prowadząc jakiekolwiek analizy i te skromniejsze i te mocno poważne, nie można takich wątków pominąć. Jak ci się wydaje? mocno No się brzydko, może... ale jak atrakcyjnie. To znaczy nie, bo jeszcze ci nie powiedziałem tak naprawdę o co chodzi. No i panowie swoje lata trochę mają. I teraz pytanie, czy jeżeli zmieniłby się przywódca po jednej i drugiej stronie, no to się tak naprawdę zastanawiałeś, czy te relacje mogą ulec pogorszeniu, polepszeniu? No, Zwłaszcza po stronie amerykańskiej wiemy, kto ewentualnie inny może przejąć stery. Po chińskiej pewnie też masz tak naprawdę pewne, jeśli nie wiedzę, tak, bo to trudno ze względu na, na, na specyfikę Chińskiej Republiki Ludowej, ale jednak no, pewne obozy i frakcje widać. Żyjesz pewnymi nadziejami, czy raczej obawami? Arturze, jeśli chodzi o Chiny i wymianę Xi Jinpinga, to nie mam absolutnie zielonego pojęcia, kto mógłby go zastąpić, i szczerze mówiąc, chyba nie tylko ja tego nie wiem. On na tyle, że tak powiem, wpłynął na tą scenę polityczną HRL, że no, się tak naprawdę nie ma. Postaci na tyle charyzmatycznej, która mogłaby go, mogłaby go zastąpić, a przynajmniej my, prawda, w tym świadku komentatorskim, euroatlantyckim i ogólnie pozachińskim, nie mamy takiego pojęcia. Pewnie tam w KPH pomiędzy sobą są jacyś, jacyś ludzie potencjalnie typowani, ale to się odbywa. Na tyle cicho, aby przewodniczący się nie dowiedział i kolejnej czystki nie zrobił. No w wypadku Stanów Zjednoczonych, no to tutaj specjalnych, tak naprawdę, myślę, myślę zaskoczeń też nie ma. No jeśli tutaj Joe Biden czy inny kandydat partii, partii Demokratycznej nie wygra wyborów, no to najprawdopodobniej na fotel prezydencki wróci Donald Trump. No, a co do jego polityki, no to też mniej więcej wiemy, czego się spodziewać, bo już przez 4, 4 lata, prawda, tą funkcję pełnił, tak? No więc na pewno tutaj będzie no nieco bardziej turbulentnie, to z pewnością, no ale jak Ci powiedziałem, z drugiej strony Donald Trump dla Chin jest o tyle, myślę, jakimś taką pozytywną zmianą. Że on znowu zacznie to, co robił w poprzednich latach, tak? A więc zacznie tutaj, prawda, no, próbować jakoś zmienić kontakty ekonomiczne z Europą, z Japonią. Na czym z kolei Chińczycy będą mieli nadzieję, że z tego skorzystają? Tak? I na tym na razie poprzestańmy. Jednocześnie oczywiście zapraszamy, szanownych słuchaczy, do wysłuchania naszego kolejnego spotkania, w którym będziemy poruszać temat Tajwanu. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na celowniku był dr Stanisław Niewiński, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Stanisławie, bardzo serdecznie dziękuję i kłaniam się nisko. Dziękuję, Arturze. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszego dzisiejszego materiału. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik Nacelowniku.